z biznesu do słuchania. Dzień dobry, Małgorzata Grzegorczyk. To jest Puls Biznesu do słuchania. Pieskie życie wcale nie jest takie pieskie. Przynajmniej w miastach, bo na wsiach ciągle jeszcze jest strasznie dużo psów na łańcuchach. Ale w mieście, panie, spa, fryzjerzy, wybiegi, hotele, miski w restauracjach. Zmieniło się traktowanie zwierząt. Dziś koty i psy są członkami naszych rodzin. Dbamy o nie lepiej niż kiedyś, a one żyją dłużej. Także dlatego, że lepsza jest diagnostyka i lepsze leki. Przyjrzyjmy się w tym podcaście, jak wygląda pieskie życie. Kto uwierzył, że może być jeszcze lepsze, a przy okazji chce na tym zarobić. Zapraszam na podcast Kto zwęszył psi biznes. Puls biznesu do słuchania. Nie mamy polskich firm farmaceutycznych z własnymi lekami. W Polsce produkuje się generyki, ale może z lekami dla zwierząt będzie inaczej. Może będziemy mieć polskiego producenta, którego leki będą stosowane na całym świecie. Kilka firm już próbuje, a na przykład BioCeltics pracuje nad lekami biologicznymi opartymi o komórki macierzyste. Brzmi nieźle. Piotr Wielgus, prezes firmy, opowiada, co mają leczyć te, nad którymi prace są najbardziej zaawansowane. Najpierw zapytałam go jednak, co napędza biznes wokół domowych zwierzaków. To jest bardzo ciekawa kwestia, w zasadzie powiedziałbym kluczowa z punktu widzenia nie tylko społecznego, ale też biznesowego, bo to jest cały zestaw zjawisk, które napędzają w tej chwili rynek weterynaryjny. Zacznę może od tego, że w Polsce to nie jest tak, w języku polskim to nie jest tak bardzo widoczne. My naprzemiennie używamy określenia właściciel-opiekun. Jeśli mówimy właściciel psa, to nie wiąże się to z żadną pejoratywną naryciałością, po prostu tak to mówimy. Natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych wiele osób jest na tym punkcie dość mocno przewrażliwionych. W tej chwili 80% opiekunów psów w Stanach Zjednoczonych nie mówi o sobie właściciel psa, tylko pet parent, czyli rodzic psi. I to trochę pokazuje, jakie te trendy są. W tej chwili jest tak, że zaczynamy psy i koty traktować już bardziej jako członków rodziny, czyli leczymy je, chcemy je jak najlepiej leczyć, jak najlepiej diagnozować, chcemy karmić je dedykowanymi karmami wysokiej jakości, oczekujemy coraz lepszej jakości usług na rynku usług weterynaryjnych, lepszego kontaktu z lekarzami weterynarii. Chcemy, żeby do weterynarii wchodziły nowe technologie, nowe diagnostyki, nowe produkty lecznicze. I więc to jest cały zestaw różnego rodzaju zjawisk na rynku społecznym, które powodują, że rynek weterynarii, nie tylko leków, nie tylko produktów leczniczych, ale w ogóle wszelkiego rodzaju produktów weterynaryjnych rośnie. Ludzie żyją coraz dłużej, skoro żyją coraz dłużej, to też czują większą potrzebę, żeby bardzo często ten ostatni okres swojego życia spędzać właśnie ze zwierzętami. Widzimy też takie zjawisko związane z tym, jak to najmłodsze pokolenie wchodzące na rynek traktuje swoich pupili. Mówi się nawet o tym, że szczególnie milenialsi mają tutaj takie wysokie oczekiwania co do tego, jak należy zwierzęta traktować, jak te zwierzęta są przez nich traktowane. To są ludzie, którzy mają pewną, powiedziałbym, taką specjalną, wciąż rosnącą wrażliwość na dobrostan zwierząt, na ich krzywdę. To są ludzie, którzy dostrzegają emocje, które zwierzęta potrafią okazywać, empatię, które zwierzęta mają. To też dużo ludzi wskazuje i podkreśla to, że to się ujawniło również w COVID-zie, kiedy nie mogliśmy wychodzić z domu i nagle się okazało, że jeśli mamy obok siebie psa, kota, zwierzę, z którym można się pobawić, porozmawiać, dotknąć, jego dotyk jest w sensie takim też psychologicznym bardzo korzystny dla ludzi, to po prostu wszystko spowodowało, że rośnie społeczna wrażliwość, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. I teraz ta rosnąca wrażliwość, ona powoduje, że zwierzęta żyją coraz dłużej. Żyją coraz dłużej, no bo są lepiej diagnozowane i lepiej leczone. W związku z tym to jest trochę system naczyń połączonych i ten rynek zaczyna się powoli, można powiedzieć, sam trochę napędzać. Dłużej żyjące zwierzęta wymagają znowu coraz lepszej diagnostyki, coraz lepszych metod leczenia, bardziej dedykowanych. Pojawia się też coraz większa świadomość, jeśli chodzi o profilaktykę. Pojawiają się specjalizacje wśród lekarzy weterynarii i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest cały zestaw zjawisk, który powoduje, że rynek będzie w najbliższych latach rósł. Chyba najważniejszym czynnikiem, o którym jeszcze nie powiedziałem, jest to, że w zasadzie od kilkunastu lat liczba zwierząt w Europie z roku na rok rośnie.
zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty. Mamy w tej chwili w Unii Europejskiej jakieś 90 milionów psów i około 110 milionów kotów i z roku na rok liczba tych zwierząt przerasta. Więc mamy rosnącą populację zwierząt, mamy tak zwany proces humanizacji zwierząt. Ja trochę nie lubię tego określenia, ono mi się wydaje zbyt zimne i zbyt takie naukowe. Natomiast no, chodzi właśnie o to, że traktujemy zwierzęta coraz bardziej jak członków naszych rodzin. Mamy coraz lepszą świadomość, jeśli chodzi o potrzeby w zakresie profilaktyki. To wszystko powoduje, że coraz więcej wydajemy na zwierzęta, odżywiamy profesjonalnymi karmami i tak dalej, i tak dalej. To proszę powiedzieć, jak to jest z lekarstwami dla zwierząt. Mam starszego psa, który przyjmuje kilka leków, a tylko dwa z nich są dedykowane psom, specjalnie przeznaczone dla zwierząt, reszta to są leki ludzkie. Czy to jest okej i czy czeka nas zmiana? Czy będzie tak, że będziemy mieli całą gamę leków na wszystkie choroby dostosowanych dla zwierząt, dla konkretnych ras? To jest tak, że nie da się zrobić leków, produktów leczniczych takich systemowych, to znaczy dla wszystkich gatunków jednocześnie. Rzeczywiście jest tak, że historycznie, ponieważ ten rynek leków weterynaryjnych, on dość mocno pozostawał w tyle względem rynku leków dla ludzi, no to nie było innego wyjścia, tylko stosowało się leki, które były stworzone i przebadane dla ludzi, stosowało się je jako produkty dla zwierząt. Natomiast od pewnego czasu widać dość wyraźny odwrót od tego typu aktywności, od tego typu działalności. I to równolegle na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest taka płaszczyzna legislacyjna, to znaczy widzimy tutaj taką sytuację, obserwujemy taką sytuację na rynku, że sami nawet lekarze weterynarii już coraz mniej chętnie przepisują zwierzętom leki dedykowane dla ludzi. Dotyczy to na przykład leków na psie padaczki, gdzie po prostu farmaceuci w aptekach nie chcą takich leków realizować, są weterynaryjne odpowiedniki. Natomiast druga płaszczyzna to jest płaszczyzna taka, powiedziałbym, typowo medyczna czy też naukowa. Mało osób wie, że choć psy, koty i ludzie, no to wszyscy jesteśmy ssakami, to w rzeczywistości charakter zachorowań u tych trzech gatunków w wielu miejscach jest całkowicie inny. Tutaj można trochę bardzo konkretnych i ciekawych przykładów podać i pokazać. Przykładowo mało osób wie, że bardzo popularne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, popularne u ludzi, takie jak ibuprofen czy paracetamol, to są leki, których absolutnie nie stosuje się u kotów i psów. Są one szkodliwe. Innym ciekawym przykładem jest koci katar. Koci katar, czyli choroba wirusowa u kotów, wywoływana przez herpes wirusa i kalicy wirusa. Są to wirusy wrażliwe na acyklowir, który bardzo dobrze działa u ludzi. Stosowane jest na tak zwaną popularną zimno, czy też opryszkę. Niestety u kotów acyklowir jest substancją również szkodliwą. Każdy z tych gatunków ma pewien swój jakby obszar, czy też pulę chorób, na które najczęściej choruje. Tak? Na przykład u kotów są to choroby związane z na przykład nadwrażliwością, czy też zapaleniem jelita grubego i cała gama paskudnych chorób o podłożu wirusowym, o etiologii wirusowej, jak na przykład koci wirus niedoboru odporności, czy taki odpowiednik ludzkiego HIV-a, wirusowa białaczka u kotów, czy na przykład koci koronawirus, który wywołuje bardzo paskudne zapalenie otrzewnej. Podobnie psy mają też całą swoją gamę różnego rodzaju zachorowań, które są specyficzne dla tego typu gatunków. I te wszystkie rzeczy powodują, że nie da się, po prostu nie da się z naukowego czy też medycznego powodu stworzyć leków, które będą mogły być podawane międzygatunkowo. To są rzeczy powodujące, że rynek ewidentnie idzie w kierunku specjalizacji. Idzie w kierunku takim, żeby każdy gatunek i każda choroba miały swój odpowiednik weterynaryjny, jeśli chodzi o lek, o produkt leczniczy. Polskie firmy nie są potentatami na rynku farmaceutycznym, ale pana firma właśnie pracuje nad lekami dla zwierząt. I czy są szanse, że będziemy mieli znanego wśród weterynarzy na świecie producenta leków dla zwierząt? Taki jest oczywiście nasz cel i wszystkie działania firmy są podporządkowane, żeby to zrobić. Myślę, że mógłbym tutaj zacząć od trochę pochwalenia się chyba i opowiedzenia o tym, co udało nam się do tej pory w firmie zrobić. BioCeltics jest jedyną na świecie firmą, która w tej skali potrafi produkować komórki macierzyste w standardzie farmaceutycznym. Mówimy oczywiście o komórkach macierzystych zwierzęcych. Mamy doświadczenie przede wszystkim w pracy z komórkami psimi, końskimi, również kocimi.
I samo to, że udało nam się rozwiązać wszystkie problemy związane ze skalą tej produkcji, z jakością tej produkcji, włożyć to w standard farmaceutyczny, przygotować profesjonalną wytwórnię, to wszystko powoduje, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby zaistnieć na tym rynku produktów leczniczych, weterynaryjnych. Mamy, że tak powiem, kolokwialnie odhaczoną tą część dotyczącą jakości. Jesteśmy na etapie badań bezpieczeństwa, czyli to jest taki odpowiednik pierwszej fazy badań klinicznych u ludzi, gdzie również sprawdza się bezpieczeństwo. Te badania zakończą się w tym roku i jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o wynik tego badania. No i w przyszłym roku rozpoczynamy badania skuteczności, czyli te właściwe badania kliniczne, na podstawie których będziemy mogli złożyć wnioski o rejestrację naszego produktu. Ten rynek leków, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, można podzielić według wielu kryteriów, ale można na niego spojrzeć właśnie w ten sposób, że są tam leki oryginalne, czyli te, które zostały wymyślone i wprowadzone na rynek jako pierwsze, na podstawie najczęściej jakiegoś patentu, i leki generyczne. I teraz, jeżeli poruszamy się w obrębie takich klasycznych leków chemicznych, to tam sprawa jest generalnie dość prosta. To znaczy, trzeba wyprodukować substancję aktywną, farmaceutyczną substancję aktywną, taką samą, i zrobić taką samą tabletkę. I to jest zagadnienie w sensie technologicznym i proceduralnym, również finansowym, biznesowym, znacznie prostsze niż robienie leków generycznych do substancji biologicznych lub w terapiach komórkowych, czyli tam, gdzie my jako BioCeltics zajmujemy swoją pozycję i to jest to, czym my się zajmujemy. W przypadku leków biologicznych, czyli na przykład przeciwciał monoklonalnych, jest tak, że one mają swoją odrębną kategorię. Tam są również generyki, ale nie mówimy o nich, że to są generyki, tylko mówimy, że to są przeciwciała biopodobne, czy też leki biopodobne, bo okazuje się, że zrobienie takiego samego przeciwciała, chociaż ono może wyglądać tak samo, ale jego profil bezpieczeństwa i profil skuteczności może być inny niż leku oryginalnego. Są bardzo skomplikowane zagadnienia, dlatego bardzo trudno jest odtworzyć ten proces produkcji przeciwciała dokładnie takiego samego. My w BioCeltiksie pracujemy z całymi komórkami, czyli komórkami macierzystymi, i tutaj skala trudności jest jeszcze większa, dlatego że pracujemy z całymi komórkami. A te terapie komórkowe, to jakie choroby się leczy terapiami komórkowymi? Czy to są zupełnie inne niż te, które się leczy lekami chemicznymi? Tak, to jest inny zestaw, powiedziałbym, schorzeń. Historycznie jest tak, że komórki macierzyste wykorzystywane były, czy też wchodziły na rynek z taką nadzieją, że staną się złotym środkiem w medycynie regeneracyjnej. I rzeczywiście jest tak, że na rynku ludzkim, w tych różnego rodzaju terapiach, szczególnie eksperymentalnych, komórki macierzyste w obszarze medycyny regeneracyjnej się wykorzystuje, natomiast my robimy coś troszeczkę innego. To znaczy, my w BioCeltiksie pracujemy z mezenchymalnymi komórkami macierzystymi. To są komórki dorosłe, które nie mają zdolności różnicowania w dowolną tkankę. Trochę odchodzimy od tej narracji typowej dla medycyny regeneracyjnej i idziemy w kierunku innych właściwości tych komórek, mianowicie tak zwanej immunomodulacji. To brzmi groźnie, ale już tłumaczę, o co chodzi. Immunomodulacja to jest wpływanie na układ immunologiczny gospodarza. Czyli jak podajemy taką komórkę pacjentowi, to ta komórka zaczyna się, mówiąc kolokwialnie, rozglądać dookoła i w zależności od tego, co widzi, to tak reaguje. Jeżeli podamy ją do stanu zapalnego, to ona się w tym środowisku odnajduje w taki sposób, że zaczyna produkować substancje, które wyhamowują ten stan zapalny w organizmie gospodarza. Czyli mamy tutaj trochę do czynienia z takim, można powiedzieć, inteligentnym lekiem, który inaczej może się trochę zachowywać u różnych pacjentów. I może inaczej reagować na różne choroby, czyli że jeden lek na kilka chorób? To jest tak, że tą samą substancję aktywną, u nas to są właśnie komórki macierzyste, czy komórki macierzyste można rzeczywiście stosować na różnego rodzaju choroby, tylko że w przypadku każdej z tych chorób to musi być oczywiście proces przebadany. To nie można jakby powiedzieć w ten sposób, że podajemy komórki i w tej chwili pomagamy na przykład psu czy kotu na 5 chorób jednocześnie, tylko to musi być konkretne wskazanie, dla którego wcześniej udowodniliśmy skuteczność i bezpieczeństwo, ustaliliśmy odpowiednie dawkowanie itd., itd. A na co Państwo teraz robicie lekarstwa? Mamy w lejku projektowym kilka jednostek chorobowych. Generalnie pracujemy przede wszystkim z dwoma gatunkami w tej chwili, czyli z psami i końmi.
Mamy również doświadczenie na takim poziomie badawczo-rozwojowym, dość wczesnym jeszcze, jeśli chodzi o pracę z komórkami kocimi i sądzę, że ta część kocia również będzie się rozwijała. I teraz najważniejszym jakby obszarem, również biznesowo, jest dla nas ta część psia. Powiedziałem biznesowo, dlatego że tutaj jest najwięcej potrzeb takich na rynku, jeśli chodzi o opiekunów psów i samych oczywiście pacjentów. Zajmujemy się przede wszystkim zapaleniami stawów u psów. Te zapalenia stawów, one prowadzą, czy wieloletnie zapalenia stawów, prowadzą do zmian zwyrodnieniowych tych stawów. To w zasadzie dotyczy wszystkich dużych ras. Jak widzimy na ulicy owczarki niemieckie, labradory, to bardzo często te psy mają tak charakterystycznie usztywnione tylne kończyny. Bardzo często poruszają się już w dość taki, powiedziałbym, no, niezdarny trochę sposób, taki nienaturalny dla tych ras. To są wszystko te rzeczy. Też nie mówi się o tym może jeszcze głośno, ale z tymi chorobami stawów u psów jest tak, że w tej chwili choroby stawów są najważniejszą przyczyną przewlekłego, chronicznego bólu u tych zwierząt. My jako opiekunowie psów możemy nawet nie wiedzieć o tym, że osowiałość, taka apatia naszego zwierzaka, ona może w dużej mierze wynikać właśnie z tego, że ten pies cały czas musi się borykać, musi sobie radzić z ćmiącym, chronicznym bólem tych kończyn, co oczywiście ma wpływ na jego zachowanie jak najbardziej. Więc to jest jeden duży obszar, który jest nam szczególnie bliski. Ten projekt, czy te projekty są u nas w firmie najbardziej zaawansowane. Drugi duży obszar psi to są choroby skóry, to jest atopowe zapalenie skóry. Atopowe zapalenie skóry, które oczywiście objawia się dermatologicznie, zmianami skórnymi, natomiast jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym. Są to również stany zapalne i tutaj wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych, które mają taką naturalną właśnie zdolność, umiejętność do obniżania, wycofywania stanów zapalnych, jest niezwykle obiecujące, więc to jest drugi projekt psi, który jest u nas zaawansowany i który rozwijamy. Można też powiedzieć na poziomie statystyk, jak to wygląda. W tej chwili literatura naukowa przyjmuje, że co piąty, a niektóre źródła nawet, że co czwarty pies ma problemy ze stawami. Natomiast jeśli chodzi o atopię, to co szósty albo co piąty pies, jeśli chodzi o atopowe zapalenie skóry. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Naszym gościem był pan doktor inżynier Paweł Wielgus, prezes BioCeltixu. Dziękuję bardzo. Puls biznesu. Do słuchania. Może starczy słuchania o chorobach, co? Porozmawiajmy o czymś przyjemnym, czyli o jedzeniu, które jest, uwaga, cytuję ze strony firmy, psie pyszne. Mowa o rodzinnym startupie Psi Buffet, który zebrał od inwestorów ładne kilka milionów złotych. Dziś ma 3000 klientów i ponad 500 000 złotych miesięcznych przychodów. Ale w porównaniu z gigantami to pestka. Piotr Wawrysiuk, współzałożyciel i prezes firmy, twierdzi jednak, że Psi Buffet podbiera klientów dużym koncernom i tak mocno wierzy w swoją firmę, że chce w niej pracować do emerytury. Przyznacie, że nie jest to popularna postawa wśród młodych ludzi. Żeby zrozumieć, jak to możliwe, trzeba poznać historię firmy. Psi Buffet generalnie powstał z troski o zwierzęta, z miłości do zwierząt, do piesków, jako rodzinna inicjatywa. I szczerze mówiąc, zakładając tą firmę, nie myślałem, że nabierze takiej skali i tak naprawdę, że będzie miała jeszcze bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby być jeszcze większą firmą. Początkowo myślałem o tym jako o dużo mniejszym przedsięwzięciu, no ale koleje losu sprawiły tak, że po prostu rośniemy bardzo szybko. Weszliśmy też na taką bardzo szybką ścieżkę rozwoju dzięki finansowaniu z funduszy Venture Capital. No i jest to dla mnie niesamowita przygoda. A czym się różnicie od innych? A różnimy się przede wszystkim produktem. Jest kilka różnic, ale podstawową jest przede wszystkim produkt. To znaczy zdecydowanie postawiliśmy od samego początku na jakość tego, co dostarczamy. Jest to tak naprawdę zupełnie nowa kategoria, jeżeli chodzi o karmę dla psów, jeżeli chodzi o żywienie. Gdzieś możemy mówić standardowo, patrząc na karmy komercyjne, o karmach suchych i karmach mokrych, takich puszkach. To, co my robimy, to jest coś, co nazywamy karmą świeżą. Mianowicie gotujemy jedzenie, można powiedzieć w sposób prawie że domowy, składające się z mięsa, z warzyw, z owoców, ze składników, które można zobaczyć i nazwać. Całość jest jednocześnie produktem zbilansowanym w nomenklaturze specjalistycznej nazywanym
karmą pełnoporcjową, czyli dostarczamy psu wszystkich tak naprawdę mikro i makro elementów, których potrzebuje i nie dodajemy żadnych konserwantów, to znaczy jedyny sposób na to, żeby ta karma była po prostu zdatna do spożycia przez dłuższy okres czasu, to jest mrożenie. Dostarczamy ten produkt w takiej formie pod drzwi bezpośrednio naszych klientów, no i klient już sam karmi swojego pieska. Myślę, że taką dużą różnicą w stosunku do jakby tradycyjnych karm jest to, że poza samym produktem, poza samą karmą dostarczamy też całe doświadczenie dla klienta, to znaczy budując swój plan żywienia, podajemy informacje o swoim psie, to pozwala nam zbudować właściwy plan żywieniowy konkretnie pod danego pupila, a więc mamy pewność, że dostarczamy po prostu właściwą ilość kalorii, właściwą wielkość jakby jedzenia i właściwe smaki dla swojego pieska. Jednocześnie zdejmujemy z właściciela konieczność pamiętania o zakupie tej karmy, bo wszystko po prostu wygodnie dostarczane jest pod jego drzwi wtedy, kiedy akurat tego jedzenia zaczyna brakować. A ilu macie klientów? W tym momencie karmimy prawie 3000 psów. Z jakich miejsc? Z Warszawy? Z całej Polski tak naprawdę. Warszawa stanowi około 26% bodajże procent jakby całej naszej bazy. Natomiast mamy jeszcze bardzo dużo przestrzeni do wzrostu, zarówno tutaj w samej Warszawie, jak też poza jej granicami. Standardowo spotykam się z pytaniami, czy to jest produkt stricte dla Warszawy, ale prawda jest taka, że klientów mamy z całej Polski, zarówno z małych miejscowości, średnich, dużych miast, no i tutaj ze stolicy. A powiedziałeś, że zainwestowały w Was fundusze, to ile zainwestowały do tej pory? Do tej pory zebraliśmy w dwóch rundach finansowania ponad 6,6 miliona złotych. Pierwsza runda to było 1 650 000 zł i teraz pod koniec marca tego roku zamknęliśmy drugą rundę finansowania na 5 milionów złotych. I na co wykorzystaliście albo wykorzystacie te pieniądze? Kilka obszarów. Pierwszy to zaplecze produkcyjne i tutaj musieliśmy od początku postawić dużą kuchnię, zaplecze magazynowe, mroźnicze, które cały czas rozbudowujemy. Tak samo zresztą jak i kuchnie. Na postawienie zespołu teraz już mamy w biurze ponad 20 osób i praktycznie drugie tyle w części produkcyjnej, więc na przestrzeni tak naprawdę półtora, niecałych dwóch lat to dość szybki wzrost. No i na rozbudowę produktu digitalowego, czyli jakby całą, powiedzmy, w dużym uproszczeniu stronę internetową, aplikację, która pozwala zbudować odpowiedni plan żywienia, zarządzać dostawami. No i trzecim obszarem jest marketing, czyli to, żeby informacja o tym, że taka firma jak my istnieje, dotarła do klienta końcowego. A wierzysz, że możecie konkurować z takim Marsem, o którym wiemy, że stawia pod Warszawą fabrykę za 150 milionów euro, właściwie już ją postawił? Ja to wiem. Może zabrzmi to trochę butnie, ale wierzę, że jesteśmy w stanie konkurować, już teraz konkurujemy i tych klientów po prostu takim tradycyjnym firmom produkującym jakby w sposób tradycyjny karmy komercyjne, jakby tych klientów podbieramy i oni bardzo chętnie jakby przechodzą na nasz plan żywieniowy i na nasze karmy. Oczywiście skala w tym momencie jest nieporównywalna. Jesteśmy, nawet nie chcę liczyć, jak bardzo mniejsi od tak dużego gracza, ale przykłady czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Wysp Brytyjskich pokazują, że firmy takie jak nasza mogą z sukcesem rosnąć i stawać się tak naprawdę dużym graczem na rynku karm. A w Polsce w ogóle działa wielu producentów karmy dla zwierząt? Szczerze mówiąc nie wiem. Takich dużych podmiotów jest kilka. Możemy mówić o Dolinie Noteci czy o Pupil Foods. Jedna i druga spółka generuje ponad 100 milionów złotych przychodu rocznie. Do tego jest trochę jakby firm zagranicznych, dużych, które tutaj operują. No i też pewnie grono mniejszych producentów czy przysmaków, czy też karm. Macet, który specjalizuje się w produkcji przysmaków, to też jest ogromna spółka dostarczająca swoje produkty na kilkanaście rynków w całej Europie. Także nie dysponuję danymi, ilu jest tak naprawdę tych producentów całościowo, ale na pewno jest to duży udział w rynku. Niemniej jakby przyjmuje się też, że bardzo duży odsetek karm sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu. Czechy i tutaj nasi południowi sąsiedzi są bardzo dużym producentem żywienia i bardzo dużo też importujemy z Wysp Brytyjskich. Mówiłeś właśnie o tych dużych polskich producentach, a jakie przychody będzie mieć w tym roku psi bufet, możesz powiedzieć? No, sam jeszcze nie wiem, ale w tym momencie generujemy miesięcznie ponad 500 000 przychodu netto. No i rośniemy bardzo dynamicznie tak naprawdę, także
Nie chcę robić jeszcze estymacji na koniec roku, no ale wygląda to dobrze. Czy myślisz o tym, żeby konsolidować rynek, albo myślisz, że rynek czeka konsolidacja, bo udziałowcem waszym jest brytyjska firma, która robi podobną żywność? To czy ty myślisz, że na przykład oni będą kiedyś chcieli przejąć cały udział i myślisz o sprzedaży firmy, albo myślisz, że przez was będą chcieli kupować podobne podmioty w Polsce? Dobre pytanie. Mamy rzeczywiście udziałowca, którym jest firma Butternut Box z Wielkiej Brytanii i dla nas jest to od samego początku bardzo bliski partner. Tak jak my, tak jak powiedziałem, karmimy około 3000 psów w całej Polsce, tak oni na Wyspach Brytyjskich w Irlandii karmią 75 tysięcy, więc jest to dużo większa skala. Ale historia tak naprawdę powstania i wzrostu firmy jest bardzo podobna do naszej. Ja miałem to szczęście, czy gdzieś sobie wypracowałem taką możliwość, że miałem ich okazję poznać ponad 2 lata temu i tak naprawdę gdzieś oni uwierzyli we mnie i w ten projekt, który buduję tutaj w Polsce. Zdecydowaliśmy się na zawiązanie takiego partnerstwa i ich wkład w budowę psiego bufetu był nieoceniony, bo zwłaszcza w obszarze produkcyjnym dali bardzo dużo insightów, jak się ładnie po polsku mówi, które pozwalają nam produkować to jedzenie w sposób efektywny, smaczny. No i tak naprawdę ja gdzieś tam nie wywodzę się z obszaru produkcyjnego, więc dla mnie to była troszkę czarna magia i potrzebowałem tej wiedzy od kogoś takiego. Jak będzie wyglądało to w przyszłości? Czy zamierzamy się łączyć? Czy oni wykupią spółkę? To oczywiście pokaże czas. Ja na pewno chcę działać w ramach spółki, bo bardzo wierzę w ten projekt, daje mi on bardzo dużo satysfakcji i uważam, że może być to potencjalnie tak naprawdę obszar, którym będę się zajmował być może do swojej emerytury. No, teraz mało osób tak mówi, że będzie coś robić do końca życia, jedną rzecz. To prawda, ale tak jak ja gdzieś tam rozmawiając nawet z chłopakami z Wysp, z Wielkiej Brytanii, z Butternuta, początkowo dziwiłem się, kiedy mówili o tym jako o projekcie, który będą chcieli robić przez tak długi okres czasu. Tak teraz, pracując kolejne tak naprawdę miesiące, lata już teraz nad tym projektem, jakby rozumiem to i szczerze widzę siebie jakby w tej roli. Aczkolwiek oczywiście na przestrzeni najbliższych lat może być tyle zwrotów sytuacji, które mogą zmienić moje patrzenie, natomiast no, jestem w stanie się zadeklarować, że najbliższe lata na pewno będę chciał ten projekt rozwijać w Polsce. A Butternut Box ile ma udziałów? Oj, nie powiem ci procentowo teraz, ale kilkanaście. Kilkanaście, nie to, że większościowy czy... Nie. Kilkanaście. Okay. Cały czas jakby jestem większościowym udziałowcą. I przy kolejnej rundzie finansowania odpowiednio dofinansowali, żeby utrzymać ten kapitał, czy podnieśli? Tak, nawet podnieśli lekko swój udział w spółce. No oni wierzą bardzo mocno w polski rynek i w perspektywie dłuższej jakby chcą na ten rynek stawiać, w tym stawiać też właśnie przez współpracę z nami. A powiedziałeś, że dynamicznie rośniecie, myślisz, że trochę przez pandemię, czy raczej nie? Nie wiem, będąc absolutnie szczerym, bo tak naprawdę gdzieś zamknęliśmy pierwszą rundę pod koniec lutego, czy zamknąłem pierwszą rundę finansowania pod koniec lutego zeszłego roku. Tak naprawdę na miesiąc przed jakby pandemią, która zaczęła się tutaj u nas w kraju. Więc swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o budowanie, prowadzenie tego biznesu przed pandemią, to no było po prostu takie działania garażowe z finansowaniem własnym bardzo ograniczonym, więc ciężko porównać tak naprawdę jabłka do jabłek. Ale patrząc obiektywnie tak naprawdę i na rynek karm i po prostu na to, jak pandemia wpłynęła na zachowanie ludzi, konsumentów, no to w naszym przypadku nie chcę mówić, że pandemia wpłynęła pozytywnie, no bo wywołała wiele zawirowań, ale na pewno można zauważyć takie rzeczy jak zwiększone adopcje czy kupna piesków, coraz więcej po prostu osób chce mieć psiaki w domu, więcej osób zaczęło kupować przez internet, nie boi się tego, dostawy jedzenia pod drzwi też są coraz bardziej popularną metodą, więc tak naprawdę no wszystko to składa się na, po części na sukces i wszystko na... Wszystko wam sprzyja. Sprzyja, tak. Wiatr wieje nam póki co w żagle, a nie w oczy. To by tak było jak najdłużej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Wawrysiuk, założyciel i prezes spółki Psi Bufet, spółki, która produkuje świeżą karmę dla psów. Bardzo dziękuję. Puls biznesu do słuchania. W Psi Bufet uwierzył brytyjski producent świeżej karmy. W rynek weterynaryjny uwierzyły fundusze Cornerstone i Oaktree, które chcą przeznaczyć 100 milionów euro na stworzenie składającej się z 200 podmiotów sieci LuxVet24. Chętnych na konsolidację rynku w Polsce jest więcej. Czy dla wszystkich wystarczy miejsca?
Czy łatwo się konsoliduje przychodnie weterynaryjne? Prezesa LuxVet 24 Marcina Halickiego, który był współtwórcą LuxMedu, zapytałam też, czy 500 tysięcy euro na klinikę to dużo czy mało? Będziemy kupować i konsolidować i zapraszać do współpracy zarówno te duże kliniki i szpitale, które w Polsce istnieją, te najlepsze, największe, ale również te mniejsze, więc na pewno cena będzie zróżnicowana. Natomiast, co jest istotne, oprócz inwestowania w same kliniki, w przejęcia w tej branży, również jesteśmy zainteresowani budową od zera nowych szpitali i potencjalnie klinik. Także ta cena będzie gdzieś tam się uśredniała, no bo zbudowanie szpitala to może być wydatek kilkunastu lub więcej milionów złotych, a przejęcie małej kliniki może być milion albo 2 miliony złotych. Gdzieś pomiędzy tym musimy się uśrednić i myślę, że te 100 milionów euro, przepraszam, to jest bardzo duża kwota. A Oaktree, które inwestuje właśnie w LuxVet 24, tworzy taką sieć weterynaryjną w Hiszpanii. Czy to oznacza, że Polska jest dla Oaktree drugim krajem, w którym robi coś takiego? Oaktree już inwestuje w Hiszpanii i Portugalii. W obydwu tych krajach ma kilkadziesiąt placówek szpitali weterynaryjnych. Szuka kolejnych rynków. Trzecim rynkiem byłaby Polska. Ja myślę, że oni postrzegają Polskę jako kraj bardzo perspektywiczny, jeśli chodzi o weterynarię, na trochę może niższym etapie rozwoju z punktu widzenia wdrażania jakby nowoczesnych technik, konsolidacji rynku i tak dalej. Hiszpania jest pewnie na niższym etapie rozwoju w stosunku do Wielkiej Brytanii czy Skandynawii, a Polska jest opóźniona od kilka lat do Hiszpanii. Myślę, że te procesy, one gdzieś tam można je prześledzić, następują w bardzo podobny sposób w tych krajach jak w tych poprzednich. A które kraje mają już może takie sieci weterynaryjne, tak duże i jakie są największe? Na pewno trzeba wymienić na pierwszym miejscu prekursora, czyli Stany Zjednoczone, gdzie ta konsolidacja odbywa się już od lat 80. nawet i duża część rynku jest skonsolidowana. W Europie no to się zaczęło w Wielkiej Brytanii i Skandynawii i w tych krajach już ponad 50% rynku jest skonsolidowane wśród kilku dużych graczy. 5-8 platform czy sieci weterynaryjnych w Skandynawii i Wielkiej Brytanii konsoliduje rynek. Tak? W kolejnych krajach, czyli właśnie w Francji, Hiszpania, ta konsolidacja jest na wcześniejszym etapie, no ale też oczywiście intensywnie postępuje. No właśnie, a ilu takich graczy może być w Polsce? Bo TDJ Equity też buduje sieć klinik weterynaryjnych, więc się zastanawiam, czy jest miejsce i dla państwa, i dla tutaj takiego rywala? Myślę, że tak. No Polska jest, jeśli chodzi o ilość psów i kotów, czyli tych małych zwierząt domowych, na wiodących miejscach w Europie, trzecie, czwarte miejsce, więc mamy bardzo dużo tych zwierząt. Owszem, przychody z tego rynku jeszcze nie są takie jak na rynkach zachodniej Europy, ale rosną i będą rosły na pewno z czasem, więc miejsce to jest bardzo dużo. Jest zarejestrowanych kilka tysięcy podmiotów weterynaryjnych, praktyk weterynaryjnych. Jest dyskusja, ile z nich świadczy usługi dla tych małych zwierząt. Z 7,5 tysiąca, nie wiem, może 3 tysiące. Nie ma jednoznacznych statystyk, ale jeżeli jest to 3 tysiące, a rynek rośnie, szczególnie przez ostatnie 2 lata pandemii, rynek rósł bardzo intensywnie i dalej w tym roku również to się utrzymuje, więc przez ostatnie 3 lata, myślę, rynek urósł o 30-40% z punktu widzenia wartościowego, więc te tendencje się utrzymują i będą się utrzymywały dalej. Ja jestem przekonany, że na takim rynku jak Polska to spokojnie w ciągu najbliższych kilku lat pojawi się z 5 istotnych graczy. Mam nadzieję, że to nie będzie więcej. Na tym etapie to by wystarczyło, ale myślę, że miejsce dla więcej niż 2 tutaj jest. Czy tego chcemy, czy nie, na pewno się pojawi. Ja wiem o 4 projektach, które gdzieś tu chodzą po rynku i się rozglądają. Czy to sieci branżowe, czy to finansowe. Wiadomo, że byłoby fajnie mieć pozycję monopolistyczną i nie mieć konkurencji na rynku, ale dla wszystkich zdrowie, jak ta konkurencja jest. Oby tak było. A jakie są państwa plany? Ta sieć 200 klinik ma być w jakiej perspektywie? Ja myślę, że około 4 lat to jest do zrobienia. I zarówno 200 klinik, jak i zbudowanie kilku szpitali w Polsce.
A czy one wszystkie będą działały pod jednym logo i będą miały wspólny system rezerwacyjny? Jeśli chodzi o system rezerwacyjny, to na pewno tak, bo to ułatwi naszym klientom dostęp do sieci. Natomiast jeśli chodzi o logo, to my tu nie preferujemy jakiegoś zmuszenia członków naszej platformy, naszego projektu do pozostawienia tych marek, które zbudowali na lokalnych rynkach. Myślę, że raczej będziemy dążyli do tego, żeby lokalna marka stała się częścią większej grupy, że będzie na przykład Klinika X, grupa LuxVet24. Raczej w ten sposób to sobie wyobrażam. Myślę, że jest duża wartość w tych poszczególnych lokalnych brandach, które przez 20-30 lat czasami nawet pozyskały lojalnych klientów i się kojarzą ludziom bardzo dobrze. Więc nie ma sensu z tego rezygnować. Zresztą w wielu projektach międzynarodowych, branżowych nie ma jakiejś takiej na siłę zmuszania do zaprzestania korzystania z oryginalnej nazwy. Jeżeli patrzymy na te międzynarodowe sieci, one jak najbardziej uznają podmiotowość lokalnego partnera, jego brand, nazwę, markę, którą wypracował przez lata ciężkiej pracy. A jak idą negocjacje z właścicielami tych przychodni weterynaryjnych? Niech pan troszkę zdradzi. Tak jak się pan spodziewał, jest trudniej, łatwiej? Myślę, że to jest relatywnie trudno. To jest kilka czynników. Takim głównym czynnikiem, który utrudnia z naszego punktu widzenia, czy kogokolwiek, kto będzie konsolidował branżę, jest fakt, że to są tak zwane biznesy, które ludzie wypracowali przez całe swoje życie. To nie była ich przygoda, tak jak się teraz patrzy na startup. Zbuduję startup jako młody człowiek, informatyk, a za kilka lat go sprzedam za duże pieniądze. I to jest cel rozpoczynania startupu. Oni rozpoczynali swoje projekty wiele lat temu i to jest cały dorobek życia tych ludzi wielokrotnie, więc pozbycie się tego tak po prostu jest bardzo trudne i to dla mnie jest w pełni zrozumiałe. Natomiast przez ostatnie, myślę, 2-3 lata wiedza o procesach konsolidacyjnych, rozumienie pewnej nieuchronności tych procesów, które przychodzą do nas z zachodu, rozprzestrzeniły się w Polsce nie tylko poprzez marketing innych projektów weterynaryjnych, konsolidacyjnych w Polsce, ale przede wszystkim przez to, że wielu polskich lekarzy weterynarii jeździ na zachód, czy to pracując, czy robiąc tam praktyki po studiach, czy pracując w jakichś sieciach i spotyka się z tym na co dzień. Nie jest to już teraz takie zjawisko całkowicie oderwane od rzeczywistości. Oni doskonale wiedzą, że czy w Szwecji, czy w Wielkiej Brytanii takie procesy zachodzą. Jak ktoś próbuje robić sobie zestawienie plusów i minusów tych konsolidacyjnych procesów, to z punktu widzenia poszczególnego lekarza to zdecydowanie tych plusów jest więcej. Z punktu widzenia właściciela są różne opinie, ale z punktu widzenia lekarza zarówno stabilność zatrudnienia, jak i szkolenia, jak i dostęp do nowoczesnego sprzętu i diagnostyki, kultura pracy, wiele, wiele czynników powoduje, że takie sieci konsolidujące branżę wygrywają z poszczególnymi małymi klinikami, które nie są w stanie zapewnić właściwego nawet rozwoju naukowego lekarzom. Przychodzi taki młody student, czy tam człowiek po studiach w Polsce na praktykę i po 2-3 latach staje się w miarę samodzielnym lekarzem, gotowym podejmować decyzje, no ale jest zatrudniony w 2- czy 3-osobowym gabinecie w polskiej praktyce i tam nie ma możliwości awansu, rozwoju, bo te 2-3 gabinety są zajęte przez właścicieli. Co on ma robić? A sieć poprzez skalę działalności będzie mogła stworzyć takie szersze możliwości i awansu zawodowego i stabilności zatrudnienia. A czy już macie na koncie pierwsze przejęcia? Nie, jeszcze nie. Jesteśmy w trakcie negocjacji z kilkoma właścicielami, których zaprosiliśmy do naszej platformy. Myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych tygodni, kiedy będziemy w stanie ogłosić pierwsze przejęcia. A kiedy LuxVet24 ogłosi budowę pierwszej własnej kliniki? Jesteśmy w trakcie poszukiwania
z jednej strony nieruchomości w Warszawie, gdzie taka klinika mogłaby się mieścić, i już zatrudniam ekipę, która taki projekt będzie prowadzić, i równocześnie pracujemy nad planem medycznym takiego szpitala, czyli jakie specjalności, ile gabinetów, ile sal operacyjnych i jakie rozwiązania z punktu widzenia samej pracy, logistyki pracy, no bo chcemy, żeby takie miejsce było szpitalem referencyjnym, również świadczącym usługi całodobowej, ratunkowej medycyny. To w Polsce jest, no nie oszukujmy się, w dosyć okrojonym stanie na dzisiaj. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Marcin Halicki, prezes LuxVet24. Dziękuję pięknie państwu. Puls biznesu do słuchania. Prezes LuxVet24 powiedział, dlaczego przychodniom weterynaryjnym opłaca się przyłączyć do sieci. Marta Pasikowska, lekarz weterynarii z wrocławskiej przychodni Viva, mówi, dlaczego wcale tak mocno się nie pali do oddania kliniki w ręce inwestora. Opowiada też, jak kosztowne jest założenie przychodni weterynaryjnej. Ponieważ chciałam ustalić, czy biznes jest rozwojowy, zapytałam ją najpierw, czy leczy coraz starsze zwierzęta, co by oznaczało, że klientów przybywa. Tak, zdecydowanie ten wiek zwierząt domowych się zdecydowanie zwiększył. Jest to związane głównie z tym, że po pierwsze ta opieka medyczna jest dużo szerzej zakrojona, jest dużo lepsza diagnostyka niż jeszcze parę lat temu, dzięki czemu te zwierzęta żyją dłużej, ale też faktycznie jest sporo pacjentów geriatrycznych, którzy żyją z wieloma schorzeniami tego wieku starszego, ale zdecydowanie ta średnia wieku życia zwierząt w ostatnich latach dosyć mocno się wydłużyła. A czy razem z lepszą diagnostyką przybywa też specjalistycznych leków dla zwierząt? Tak, natomiast nie ma co ukrywać, że rynek weterynaryjnych produktów leczniczych jest dużo mniejszy niż rynek produktów leczniczych dla ludzi. W związku z czym niestety ten postęp odnośnie nowych terapii jest troszeczkę wolniejszy. I często też mamy tego typu problemy, że leki, które są dostępne dla lekarzy ludzkich, w weterynarii nie pojawiają się jako weterynaryjne produkty lecznicze. I w szczególności dotyczy to takich leków zaawansowanej terapii, leków biologicznych, więc tutaj na pewno jest jakaś nisza, która jeszcze wymaga tego wypełnienia. Teraz chciałabym panią podpytać troszeczkę o biznes, czyli czy prowadzenie przychodni weterynaryjnej to jest dobry biznes i ile trzeba zainwestować na starcie, żeby w ogóle zacząć? Myślę, że dobrze prowadzona przychodnia weterynaryjna oczywiście może być dość dochodowa, natomiast tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że faktycznie żeby sprawna i funkcjonująca przychodnia weterynaryjna mogła istnieć, to wymaga to dosyć dużych inwestycji sprzętowych, bo tak naprawdę my jako lekarze musimy mieć sprzęt, który po pierwsze jest sprzętem gabinetowym, czyli sprzętem diagnostycznym, ale oprócz tego też cały sprzęt operacyjny. W związku z czym to wszystko też zależy od wielkości gabinetu, jaki chcemy założyć. Bo myślę, że to są kwoty od kilkuset tysięcy, natomiast to wszystko zależy od skali, bo tak naprawdę gabinety weterynaryjne mamy od gabinetów jednoosobowych, gdzie mamy tylko absolutnie podstawowy sprzęt, po bardzo duże kliniki. I wiadomo, że tutaj ta rozległość inwestycji jest bardzo różna, natomiast myślę, że taki minimalny próg to jest właśnie to kilkaset tysięcy na wejście, na zaopatrzenie w taki sprzęt, który w tym momencie już jest standardem w diagnostyce. I czy to jest dobry biznes? Może to być biznes, który przynosi dobry dochód, natomiast jest to też biznes, który wiąże się z dużą ilością kosztów, więc tutaj bardzo istotne jest faktycznie to wypośrodkowanie stosunku kosztów do zysków, jakie utrzymujemy. Więc tak, jak najbardziej, natomiast też nie jest to, powiedzmy, łatwy biznes w takim sensie, że generuje same przychody, jednak tutaj ta proporcja przychodów do kosztów jest dosyć duża. A pani zdaniem, czy w Polsce jest wystarczająco dużo przychodni weterynaryjnych albo szpitali dla zwierząt? Za dużo, za mało, odpowiednia liczba?
Powiedziałabym tak, że jeżeli chodzi o ilość w ogóle przychodni weterynaryjnych czy gabinetów weterynaryjnych, mamy ich bardzo dużo, szczególnie w tych miastach takich akademickich, gdzie mamy uniwersytety weterynaryjne. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o deficyt, to jest deficyt dużych klinik całodobowych ze szpitalami. I tutaj faktycznie wydaje mi się, że jest to problem. Niestety większość przychodni całodobowych zamyka te usługi nocne i to jest na pewno brak, który w weterynarii jest, więc wydaje mi się, że generalnie ilość gabinetów jest dosyć duża, natomiast chyba przyszłościowo raczej będzie to wyglądać tak, że te mniejsze gabinety będą gdzieś tam się powoli zamykać na rzecz większych klinik, gdzie jest większy zespół specjalistów i jest możliwość zaopiekowania się tym pacjentem całodobowo. A może dojdzie do konsolidacji, bo właśnie to jest moje następne pytanie. W Polsce dwa duże fundusze zaczęły ostatnio konsolidację rynku, kupują przychodnie, zapowiadają budowę szpitali. Czy myśli Pani, że coś takiego się w Polsce wydarzy, że będziemy mieli kilka dużych sieci weterynaryjnych? Biorąc pod uwagę, jak to wygląda na Zachodzie, tak naprawdę te firmy już funkcjonują w dosyć taki szeroko zakrojony sposób, także jak najbardziej myślę, że to się prędzej czy później wydarzy i na pewno ma to swoje plusy pod kątem czy dostępności właśnie specjalistów, czy możliwości odsyłania nawzajem sobie pacjentów, przekazywania, stosowania szeroko zakrojonej diagnostyki, bo jeżeli w jednym ośrodku nie mamy danego sprzętu, to zawsze możemy wtedy odesłać do drugiego ośrodka, więc myślę, że gdzieś tam na pewno ma to rację bytu, natomiast to, czy wchodzenie w taką sieć jest zasadne, to też wydaje mi się zależy już konkretnie od specyfiki danej jednostki, danej przychodni. Na przykład w naszym przypadku jest tak, że my jesteśmy taką przychodnią bardzo mocno sfokusowaną na zespole konkretnym i tutaj na przykład takie sytuacje jak transfery pracowników z jednej do drugiej placówki byłyby czymś z naszego punktu widzenia w tej chwili niekorzystnym. Natomiast uważam, że na pewno są tego duże plusy z punktu widzenia właśnie takiej dostępności czy sprzętu, czy leków, czy innych środków. Natomiast oczywiście wiąże się też to z pewnymi ograniczeniami i z tego co wiem, na razie niewiele placówek jest bardzo chętnych do wchodzenia w tego typu kooperacje, natomiast myślę, że w najbliższych latach to się zmieni. Ja rozumiem, że Pani nie chciałaby dołączyć do dużej sieci? Na tym etapie, na którym jesteśmy, wydaje mi się, że nie. Głównie ze względu na to, że nasza przychodnia jest taką przychodnią z jednej strony dającą możliwości szerokiej diagnostyki i działania w dosyć dużym obszarze, ale z drugiej strony przychodnią w pewnym sensie rodzinną, to znaczy nie dużą kliniką anonimową, gdzie ten przemiał pacjentów jest brzydko mówiąc duży, natomiast trochę się skupiamy jednak na tym, żeby ci pacjenci byli traktowani indywidualnie. I na tym etapie nie widzę tutaj dla nas drogi w takiej dużej sieci. A myśli Pani o rozwoju swojej przychodni, czyli że myśli Pani, że będziecie inwestować właśnie w powiększać się, powiększać zespół, powiększać gabinety? W zasadzie od kilku lat już jesteśmy po jednej rozbudowie i planujemy teraz kolejny remont, więc tak naprawdę cały czas ten zespół się powiększa, cały czas dochodzą nowe osoby, i lekarze, i technicy, i zespół taki stricte recepcyjny, także tak jak najbardziej cały czas gdzieś tam na ten rozwój stawiamy. To wszystkiego dobrego w takim razie. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Marta Pasikowska, lekarz weterynarii z przychodni weterynaryjnej Viva we Wrocławiu. Dziękuję uprzejmie. Puls biznesu do słuchania. Każdy z poprzednich gości naszego podcastu wspominał o zmianie w podejściu do zwierząt, o tym, jaki wpływ miała na to pandemia i co się wydarzy w przyszłości. Na koniec postanowiłam Wam zaserwować trochę psychologii. Gościmy więc doktora Michała Pręgowskiego z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, współautora książki Pies też człowiek. Relacje ludzi i psów we współczesnej Polsce. Najpierw posłuchajmy, dlaczego w ogóle zajął się relacjami ludzi z innymi gatunkami. Zająłem się tą tematyką z tego powodu, że człowiek i inne zwierzęta dzielą ten świat od tak zwanego zarania dziejów, a mamy cały czas
masę nierozwiązanych problemów związanych z tymi relacjami. Pomimo długiej wspólnej historii jest wiele niezałatwionych spraw. Różnie traktujemy różne gatunki. Mówiąc dość skrótowo, możemy powiedzieć, jedne kochamy, drugie zjadamy, po jednych płaczemy, inne tępimy bez najmniejszej litości. Ale fascynujące jest w tym też to, że my potrafimy bardzo różnie traktować przedstawicieli tego samego gatunku. Mamy różne postawy wobec przedstawicieli tego samego gatunku, jak na przykład szczur. Mamy szczury w domach, które kochamy, mamy szczury laboratoryjne, o których wolimy nie myśleć jako społeczeństwo. Staramy się myśleć, że ich los jest w miarę godny i lubimy myśleć, że to, co się tam z nimi dzieje, jest ku chwale nauki i że zawsze wychodzą z tego wiekopomne eksperymenty czy wiekopomne wyniki badań, a no wiemy, że nie zawsze tak może być. Z drugiej strony mamy szczura w piwnicy naszego bloku, który jest bezlitośnie tępiony rozmaitymi trutkami. Jeden i ten sam gatunek, przedstawiciele tego gatunku w różnych kategoriach, w różnych szufladkach i różne traktowanie. Uważam, że jest to fascynujące. Trochę straszne. Trochę straszne, no ale możemy na to spojrzeć trochę bardziej niewinnie, a nadal fascynująco, bo mamy mówić o psach dzisiaj. No, zwróćmy uwagę na to, jak bardzo różnie konstruujemy przedstawicieli różnych ras. Co się w naszych głowach dzieje, kiedy pomyślimy o labradorze, o golden retrieverze, o podobnych rasach? Przyjaciel rodziny, członek rodziny, idealny pies dla dziecka i tak dalej, i tak dalej. Teraz zwizualizujmy sobie pitbulla jako standardowy członek społeczeństwa. Ja, kiedy mówię my, mam na myśli ogół, prawda, niekoniecznie panią, mnie czy naszych słuchaczy. Natomiast pitbulle mierzą się ze stereotypem zwierzęcia agresywnego, niebezpiecznego, czasem śmiertelnie niebezpiecznego, no i oczywiście to ma swoje społeczne konsekwencje. Czyli nasze postawy wobec innych gatunków są fascynujące dla mnie jako socjologa i postawy wobec przedstawicieli tego samego gatunku potrafią być fascynujące również. Widzę labrador i pitbull rzeczony. Skoro już przeszliśmy do psów, to musimy powiedzieć o tym, że jest pan współautorem książki Pies też człowiek, relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce. No to może mógłby pan powiedzieć, jakie są te relacje? Oj, te relacje są na pewno bardzo, bardzo złożone i wielowymiarowe. Na pewno są to relacje, które podlegają zmianom. Nie wiem, czy dobrze zacząć od takiego niuansowania, że wszystko się zmienia, ale tak jest w istocie, ponieważ te relacje opierają się między innymi na napięciach między tym, co stare i tym, co nowe. Stare, czyli pan właściciel i jego pies, właściciel, który ma pewne roszczenia wobec zwierzęcia, oczekuje, że ten pies będzie na przykład mądry, grzeczny, że się będzie słuchał, a już mniej istotne jest, skąd ten pies ma wiedzieć, co to znaczy być grzecznym, jak ma się słuchać, ma się tego dowiedzieć, to jest w pewnym sensie jego obowiązek. No i postawa druga to jest postawa opiekuna, czy w cudzysłowie, bo w polszczyźnie to nie funkcjonuje dobrze, rodzica. W języku angielskim dog mom, dog dad funkcjonuje oczywiście na bieżąco, ale nie każdy język, mam poczucie, dobrze przyjmuje tego typu kalki językowe. U nas rzeczywiście ten tata, mama, rodzic się nie przyjmuje. Ja tego zupełnie nie oceniam. Interesuje mnie to, że pojęcie opieki odwraca relację na poziomie językowym. Ja się opiekuję, prawda? Jestem opiekunką psa. Jestem opiekunem psa. I pokazuje to zmianę tej relacji, o której mówimy od samego początku, relacji psa i zwierzęcia, tu psa i człowieka, z poziomu pana i jakiegoś tam subordynowanego, jakiejś istoty, która ma się słuchać, do poziomu relacji, w której to jednak my jesteśmy odpowiedzialni, w której ta druga strona ma też jakieś prawa, ma w każdym razie jakieś potrzeby, które musimy zaspokoić. I to jest oś tej wielowymiarowej relacji. Ona jest wielowymiarowa również dlatego, że jak piszemy w książce z Justyną Włodarczyk i naszymi współautorami, te relacje uległy zmianie bardzo od czasów słusznie minionej epoki, sprzed 89 roku, ale ulegają one zmianie również teraz. Krótko mówiąc, na pewno dziś pies jest bardziej otwarty, w otwarty sposób traktowany jak członek rodziny. Mamy ten wytarty trop językowy, pies, najlepszy przyjaciel człowieka, który jest tylko tropem, bo możemy mówić, że jest najlepszym przyjacielem, ale potem nierzadko jednak nie traktujemy go dobrze. Znowuż kolektywne my, także proszę się nie obrażać. Jeżeli państwo sami traktują zwierzęta najlepiej jak mogą, to jest to kolektywne, społeczne my. Czyli pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale dzisiaj mówimy częściej, że jest członkiem rodziny. Nawet jeżeli używamy tego sformułowania
właściciel, jestem właścicielem psa, to zazwyczaj jednak nie myślimy o tym w kategoriach podobnych jak właściciel samochodu, jednak czujemy, że my tam coś jesteśmy temu zwierzęciu winni, skorośmy je pod swój dach przygarnęli. I wydajemy na to zwierzę pieniądze. Czyli te przemiany relacji bardzo dobrze widać również na tym, jak bardzo zmienił, rozwinął się rynek, czy to produktów, czy usług w branży zoologicznej skierowany do opiekunów zwierząt towarzyszących, no i samych zwierząt towarzyszących. W pewnym sensie oczywiście one same za to nie płacą, ale wiemy, o co chodzi. Państwa książka została wydana parę lat temu, w 2014. Co się zmieniło od tego czasu i jakie zmiany nastąpiły podczas pandemii? Mógłbym powiedzieć, że zmiany, które myśmy zasygnalizowali, zaobserwowali jako zachodzące, w pewnym sensie się pogłębiają. Czy też zjawiska, na które zwróciliśmy uwagę, ulegają pewnemu rozwinięciu. Coraz więcej osób angażuje się w psie sporty. Coraz więcej osób spędza aktywnie swój wolny czas z psami. To są właśnie rzeczone psie sporty, to jest również dog trekking, albo nawet bardziej luźno pojęta turystyka z psem. Coraz więcej osób chce wypoczywać, spędzać wakacje zabierając ze sobą zwierzaka. Zazwyczaj właśnie psa, koty w domach jednak na jakiś czas często zostawiamy pod opieką bliskich osób, sąsiadów i tak dalej. Natomiast jest często oczekiwanie, że pies będzie jeździł z nami. Mamy oczekiwanie, że tam, gdzie pojedziemy, będziemy mogli psa zabrać. Do pewnego stopnia jest to na pewno nowe. Ta otwartość na spędzanie czasu wolnego z psem i zabieranie go w różne miejsca ze sobą. Do restauracji oczywiście, zabieranie go w rozmaite miejsca publiczne. Co się zmieniło, to chyba ta większa obecność psa w przestrzeni publicznej. Większa w rozumieniu właśnie społecznych oczekiwań, że gdzieś z psem wejść będę mogła, będę mógł. To jest kwestia pojawiania się kolejnych psich wybiegów, które są realizowane zazwyczaj z budżetu partycypacyjnego w większych, mniejszych miastach. Temat psich wybiegów jest bardzo wielowątkowy, bo dobrze, żebyśmy jednak nie przeszli do modelu zamykania psiarzy na psich wybiegach, żeby jednak można było z tymi psami spacerować w rozmaitych miejscach. Natomiast sam fakt ich pojawiania się jest pewną formą dostrzeżenia psich potrzeb, a zatem kształtują się też nowe praktyki społeczne. Kto chodzi na psie wybiegi? Kiedy? W jakim celu? Co na tych psich wybiegach się dzieje i jakie uczestnicy interakcji na psich wybiegach, zarówno ludzcy, jak i psi, jakie oczekiwania mają wobec siebie? No przede wszystkim ludzie będą nas tu interesować, czyli co na psich wybiegach jest dopuszczalne, czego nie, w jaki sposób opiekun powinien o swojego pupila na takim wybiegu zadbać, czego nie wolno robić i tak dalej. Nowe praktyki to również sprzątanie po psach, bo nam się łatwo zapomina, że naprawdę niewiele wody w Wiśle i innych dużych rzekach upłynęło od czasu, kiedy zaczęliśmy w miastach po psach sprzątać. Teraz z kolei mam poczucie, pojawia się zwolna, gdzieś tam wsącza się w mediach społecznościowych też dyskurs pytania o sens tego sprzątania w kontekście oczywiście generowania torebek foliowych. Torebek foliowych, tak, tego zbędnego plastiku. I uważam, że to jest fascynujące i też jest odzwierciedleniem czasów, które się zmieniają, w których żyjemy, w których rośnie świadomość ekologiczna. To, co się na pewno również zmienia, to pojawianie się kolejnych zawodów, tudzież wzrost popularności zawodów związanych z zwierzętami towarzyszącymi, tak kotami, jak i zwłaszcza psami. Mam na myśli nie tylko rośnięcie jak grzyby po deszczu, rozmaitych szkół, w których możemy naszego psiaka przygotować do życia w społeczeństwie i w naszym domu, wzmocnić naszą relację. Mówię o szkoleniu. Mam na myśli tutaj oczywiście zoopsychologów, mam na myśli groomerów, mam na myśli instytucje hoteli dla psów i masę innych usług, które na rynku się również pojawiły. To jest rozwój również innych branż w tej chwili. Ciekawym dla mnie, ale bardzo amatorsko obserwowanym zjawiskiem jest fizjoterapia dla psów, zwłaszcza dla psich seniorów, czyli jest to też element niszy, która powoli się gdzieś tam wypełnia, która też wiele mówi o tym, w jaki sposób traktujemy nasze zwierzęta. A czy pandemia przyspieszyła, właśnie pogłębiła te rzeczy? Czy pandemia wprowadziła coś kompletnie nowego, coś jeszcze zmieniła? Trudno odpowiedzieć mi na to pytanie. Wiem, że rozczarowuję, dając taką odpowiedź, ale tu przydałyby się nam rzeczywiście dobre badania. To, o czym wiemy, to, że pandemia w wielu miejscach na świecie, upraszczając na świecie, bo tak naprawdę mogę się opowiadać o tak zwanej cywilizacji zachodniej, o świecie, który jest najbardziej podobny nam, że wzrosła liczba adopcji psów. Wiele osób rzeczywiście z tych czy innych powodów postanowiła zaopiekować się zwierzęciem. Da się to uzasadnić i na niwie społecznej, da się to wyjaśnić z perspektywy biologicznej. Ten kontakt ze zwierzęciem jest przyjemny, wydziela nam się oksytocyna, nie jesteśmy samotni i tak dalej. Natomiast co się teraz będzie dalej działo, zobaczymy.
W kręgach bardziej praktyków, ale badaczy chyba również, pojawia się trochę obawa o to, jak wiele zwierząt teraz będzie trafiać do schronisk. Wiem, że wolontariusze niektórych schronisk jakby dostrzegają anegdotycznie to, że zwierząt się pojawia trochę więcej, no i jest domniemanie, że jednak niektórzy nie sprostali zadaniu opieki nad zwierzętami, ale no muszę wrócić do tego, co powiedziałem na początku, czyli należałoby to porządnie przebadać, aby móc tutaj jednoznacznie postawić diagnozę. Jako miłośnik psów, jako życiowy optymista, ja mogę powiedzieć, że uważam, że to dobrze, że psiaki i koty licznie znalazły nowy dom. Jako optymista wierzę, że większość ludzi, nawet jeżeli ma głównie dobre intencje i mało wiedzy, to będzie chciała się dokształcić tak, aby temu zwierzęciu w odpowiedzialny sposób zapewnić dobre warunki życia i na całe życie, ponieważ jak lubię mówić moim studentom, a teraz mam okazję również powiedzieć szerzej, psy i koty i inne zwierzęta towarzyszące to są ambasadorzy innych stworzeń w naszych domach. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli nauczymy się być uważni na inne istoty w naszych domach, jeżeli nauczymy się być uważni na potrzeby psów, kotów, to będziemy w stanie również być bardziej uważni na potrzeby naszego środowiska naturalnego, na potrzeby innych istot, których zdolności kognitywne bardzo często wcale nie odbiegają od zdolności psa czy kota i potrafimy się o to potem upomnieć. Ma pan na myśli jedzenie ssaków? Mam na myśli w zasadzie wiele praktyk, które mają miejsce. Ja powiedziałbym, że wiele rzeczy już się zmienia. Postawy społeczne, badania postaw społecznych w Polsce jednoznacznie pokazują, że zdecydowanie cofa się poparcie dla inicjatyw typu cyrki z udziałem zwierząt, ponieważ rozumiemy, w jaki sposób te zwierzęta są tam szkolone, jak są wykorzystywane do późniejszej prezentacji i dawania ludziom uciechy, że to szkolenie jednak co do zasady nie jest dla nich przyjemne, no i niekoniecznie godzą się na te występy. Ale proszę zwrócić uwagę, jak wygląda sprawa hodowli zwierząt na futra. No jakby jesteśmy w stanie społecznie wyrazić wobec tego sprzeciw. Miejmy nadzieję, że jednak tę sprawę uda się dopiąć stosownie legislacyjną klamrą. Natomiast dostrzegamy również, że zwierzęta hodowane na futra są bardzo podobne naszym psom i kotom. I to jest to połączenie A i B, o którym troszeczkę wcześniej powiedziałem. Zjadanie zwierząt jest sprawą podobną, bardziej myślę tutaj o warunkach hodowli przemysłowej, o której oczywiście też się teraz sporo mówi. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan dr Michał Piotr Pręgowski z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor. Puls biznesu do słuchania. Jak tam opiekunowie i rodzice psów i kotów? Wy też zaobserwowaliście zmiany, o których wspominał dr Pręgowski? Czy macie wrażenie, że jesteśmy świadkami narodzin nowego, zupełnie niepieskiego życia psów? Uwierzyli w to przedsiębiorcy? Uwierzyli inwestorzy, to musi być prawda. Jako opiekunka psa Henia podpisuję się pod tym obiema rękami, a Henio czterema łapami. A za tydzień będziecie mieli okazję posłuchać kogoś, za kim mieliście prawo się stęsknić. Właściciela najbardziej radiowego głosu w redakcji Pulsu Biznesu, którego słynne halo przy odbieraniu telefonu wszyscy kochamy. Bartek Majer zajmie się poważnym i niestety ciągle aktualnym tematem o zarabianiu na wojnie. Słuchajcie nas na pb.pl/dosłuchania i w aplikacjach podcastowych. A na dziś to wszystko. Małgorzata Grzegorczyk, do usłyszenia. Puls biznesu do słuchania.